dzisiaj mam jakieś 2 godziny takie wolne, które mogę poświęcić na to, żeby trochę poodgracać. I u mnie to w ogóle funkcjonuje najfajniej, że rzeczywiście ja sobie gospodaruję w ciągu dnia jakieś 2 godziny, w których mam właśnie wolne po pracy, przed pracą, między pracą i tak dalej, albo w weekendy. I rzeczywiście odgracam coś z wami, nagrywając jednocześnie, a czasami odgracam nie nagrywając. Ale dzisiaj postanowiłam ogarnąć herbaty, które są wszędzie. Więc zaczynamy sobie. O, mol! Super! Znalazłam te mole, w sensie coś obrzydliwego, absolutnie cały słoik w jajach, w takim normalnie gniazdo, wiecie, gniazdo. Więc przynajmniej mam ten główny punkt zapalny i co śmieszne, są to orzechy włoskie, oczywiście w słoiku, zakręcone na maksa. W ogóle jak wyjęłam te wszystkie rzeczy, nie sądzę, żeby to było widoczne, ale wyleciało, nie wiem, z 5 różnych moli po prostu, które ja sobie mogę, wiecie, tutaj normalnie, wiecie, wyzabijać. Strasznie nie lubię robali, jest to dla mnie takie obrzydliwe. No ale z drugiej strony muszę się z tym rozprawić, bo... Nie mogę, jak patrzę na to gniazdo, zabieram to stąd, po prostu do kosza. Widzicie, czyli nie do końca jest tak, że przyłożysz rzeczy wszystkie do słoików i że po prostu problem znika, jak widać, bo... Ajajaj. Teraz myślę, że będę musiała po prostu każdą rzecz przepatrzeć. Przesypać, no bo one teraz mogą być właściwie wszędzie. Ale przynajmniej zaraz, jakby na to nie patrzeć, do źródła problemu. Przynajmniej kawa, wiecie, daje mi jakieś trochę poczucie takiej radości. Dobrą kawę sobie zrobiłam, przelewową, dripa. Robię dobrą kawę. Nie no, nie ma co być załamanym, to przecież tylko po prostu mole, no, świat się nie skończył. To jest warama do Thermomixa, którą będę przekładać w inne miejsce, w sensie do takiej zamkniętej szafki. Ale też chcę sprawdzić, czy tutaj przypadkiem nie ma, wiecie, w tym parowarze jakichś moli, no bo... No jasne, że są. Kurczę, felek. Całe po prostu takie larwie kokony. No, będę musiała sobie to wyczyścić. Ajajajajajajajaj. Na maksa dokładnie spryskam tą szafkę właśnie octem z olejkiem herbacianym i wodą. Uff, jakie to jest mocne. O, mamy go. Ha! O, wypadł jeszcze jeden. One naprawdę siedzą w tych wnękach, bo jak to jest możliwe, że ja pryskam tą wnękę i nagle wychodzi stamtąd ten robak? One dosłownie siedzą w środku, w tych, jak to powiedzieć, w tych otworach takich na śruby, zaraz wam pokażę. Tutaj w tych wnętrzach, one sobie po prostu siedzą jak w domku. Bo ja pryskam, pryskam, a one po prostu wychodzą z tego dosłownie, tutaj. Plus jest taki, że wychodzą, gorzej jakby zostawały. Tak mega, mega obficie spryskałam tą szafkę właśnie moim środkiem. I mam nadzieję, zamknęłam to na chwilę, żeby to się porządnie tam, wiecie, zadziałało. Taką mam przynajmniej... Takie mam wrażenie i czekam. Wytrę to zaraz wszystko, wezmę te mole, które są już tam. I robimy przegląd wszystkich herbat, no bo jeżeli one się jeszcze w środku na przykład zagnieździły, albo w innych orzechach... najgorzej, że to nie mogła być, wiecie, to nie mógł być makaron, tylko orzechy. W tej szafce, jak ją tam ścierałam, to też było dużo takich jakby, nie wiem, leżących... Czy to były jajka, jakieś takie... Niedobre rzeczy. Ale to już wszystko sobie wytarłam i czekam teraz, aż ta szafka sobie tak na maksa wyschnie. Zmieniam sobie tą półeczkę troszkę wyżej, żeby była na równi tutaj z tą szprychą. Cieszę się w sumie, że je znalazłam, że wiem jakby, gdzie było ich gniazdo i mogę teraz jakby
realnie reagować na ten problem, zająć się nim, a nie tak, że latają, a nie wiem skąd one latają, więc to jest duży plus. No i teraz część z Was mówi, że wyrzuć wszystkie rzeczy w ogóle z tej szafki, tak najlepiej zrobić. Szczerze mówiąc, to zastanawiam się, czy tak najlepiej zrobić. Nie uważam, żeby to było właściwie najlepsze rozwiązanie. No, z drugiej strony nie chcę wyciejeść takich paskudnych robali. A, tutaj też są, dobra, czyli to, ten słoik na pewno idzie do wywalenia. Ktoś z Was miał rację, że to będą na pewno orzechy. Że to jest po prostu ich ulubione miejsce. No, też się nie dziwię, od razu pokazują, co jest właściwie najzdrowsze w naszej diecie, nie? Pełne tam, wiecie, olejów tłuszczowych, zdrowych, omega-3, białko. To, czego człowiek najbardziej potrzebuje. Słonecznik, wiecie co, ja też to wywalam, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy to są takie okruszki tego słonecznika pokruszone, czy to jest jakieś jajo mola. Słonecznik jest dość tani, więc okej. Najgorsze jest dla mnie to, że wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję, były w słoikach, więc potencjalnie to powinno być, wiecie, zabezpieczenie. O, super, tu mam mola na słoiku. Ale czy one tu były w środku? Pewnie, że są, widać. Kurde, ten słoik też. Czyli dwa wielkie słoiki orzechów włoskich po prostu mam do wywalenia. Nawet on jest w środku, to w ogóle widać go. Widzicie? Tutaj, mola. Widzisz to? Pewnie, że widzisz. Kurczę, no jestem sfrustrowana i jestem wkurzona, no dlatego, że to są realnie zarobione, wiecie, pieniądze, które ja po prostu wywalam przez jakieś robale w błoto i jest ich pełno tutaj, wszędzie, gdzie się nie rozglądę, to jest teraz gdzieś jakiś mol. Mogę go brać i zabijać, no. Najgorzej, że no jakby nie, co można zrobić, nic nie można zrobić. No jasne, że są, kurczę. W każdym opakowaniu z tej półki są mole. W każdym, co nie biorę do ręki, się nie przygląda, to są. No, w zamkniętych rzeczach, które tam były, to chyba raczej nie są w stanie wejść, bo mam śliwki suszone, które są po prostu, wiecie, nawet nie otwarte nigdy. Nie ma. Wydaje mi się, że nie ma. Wiesz co, ja sobie myślę, ja generalnie byłam fanką, jak tam długo oglądasz kanał, to na pewno pamiętasz, że ja wspominałam, że lubię właśnie kupować duże ilości orzechów w większych okurde. Pełno moich. Cały ten w molach. Orzechy laskowe. Kurde. Nie no, nie będę Wam pokazywać w środku, wiecie, gniazd moli. Jest to co najmniej, to jest po prostu obrzydliwe i dla Ciebie i pewnie dla mnie też. No właśnie, tutaj są na pewno, to od razu widać gołym okiem, daktyle. Ja cię kręcę. Ale z drugiej strony sobie myślę, że wiecie, no do tej szafki bym dalej wkładała jakieś jedzenie. To by było bez sensu. Rodzynki. Nie wiem, czy wywalać te rodzynki, bo nie wiem, czy one tu są, czy ich tu nie ma. Czyli tylko właściwie nie dotarły do zamkniętych opakowań. Wszystkie słoiki, one tutaj przez te szczeliny były sobie w stanie przejść. Tu na szczęście ta paczka. Ta paczka akurat była cała zamknięta, jeśli chodzi o te, o ten słonecznik. Więc mi się wydaje, że tutaj nie powinno ich być w środku. Patrzę, czy w tym opakowaniu, wiecie, nie ma jakichś dziur, czy czegoś takiego, czy one tutaj nie przegryzły jakoś tego plastiku. Nie, no wydaje mi się, że nie miały jak się tutaj dostać. Więc jeden słonecznik uratowany z szafki. Jakieś kakao. Czy do kakao mogą wejść mole? Wiecie co, wywalę chyba do kakao, no bo ciężko jest tak trochę sprawdzić, czy... Nie wyobrażam sobie przesypywać jakby kakao, sprawdzając, czy nie ma moli w środku. Nerk.
tarkowce. Mole. Ej, najlepsze jest, że myślę, że naprawdę może gdzieś ich nie będzie, a biorę wszystko i wszędzie są. Nie wiem, wiecie co, wywalę te kakao, bo ja też nie wiem. W sensie, jeżeli na przykład te mole sobie weszły gdzieś tam na dno i złożyły jaja, no to bez sensu to trzymać, skoro później mogę mieć z tego znowu kolejny problem. Bez sensu, więc wywalam też to kakao. Po prostu kupię sobie nowe, czarne, ze sklepu, nieotwarte i przysypię do czegoś. Nie no, emocjonalne to jest bardzo. Bardzo to jest emocjonalne. Te pestki otworzyłam, nie wiem, może 2 dni temu. Może wczoraj, więc raczej będą ok. Tak. No i co? I tu mamy jeszcze jedne orzechy nerkowca, aż się boję, że sami zaglądać do środka. Tak, tu jest ok. Czyli generalnie najzdrowszą żywnością dla nas są chyba orzechy. Na to wygląda, skoro tam sobie mole po prostu chciały orzechy brazylijskie, na bank tu będą. Tak. W tej szafce jeszcze miałam jakieś, wiecie, słodycze. Pierniczki są zamknięte, więc raczej w środku ich nie ma, bo nie przegryzają plastiku. Czekolada. Nie, chyba, aha, no tak, oczywiście. Widzicie, mówiłam, że żal mi wyrzucać całości jedzenia z tych szafek, a trochę nie mam jakby wyjścia. No więc okazuje się, że nie, niestety muszę zrobić odgracanie żywności, pomimo tego, że nie chciałam i nie planowałam tego. No nie ma innego wyjścia po prostu, no. I tyle w temacie. No tak czy inaczej cieszę się, że mogę sobie przy okazji po prostu przepatrzeć wszystko w tej kuchni i zrobić to jakby to segregowanie, gdzie co jest i tak dalej. Jakby fajnie, ale chyba nie wolałabym nie być zmotywowana po prostu robakami, które się zalęgły w szafkach żywności. Najgorsza szafka, mam wrażenie, że jest za mną. W sensie przepatrzenia tej żywności. Mogę ją teraz ułożyć w jakiś bardziej estetyczny sposób. Na pewno tam nie dam jedzenia teraz, tylko dam tam szklane opakowania, takie do jedzenia, których używam jakby na bieżąco do gotowania. Dobra, najgorsze jest za mną. Czuję, że serio najgorsze jest za mną. Kiedyś mówiłam na kanale, że jestem fanką kupowania większej ilości orzechów, tak w takich kilogramowych, parokilogramowych opakowaniach właśnie z internetu, żeby to przyszło dostawą do domu. I teraz oficjalnie zmieniłam zdanie, ponieważ większość z tych orzechów, które właśnie w taki sposób kupiłam, musiałam wyrzucić, szczególnie orzechów laskowych. Co mnie bardzo, bardzo w tym momencie frustruje w tej sytuacji. Już się boję teraz zaglądać do tej kolejnej szafki, jakby bojąc się rozczarowania. No oczywiście, najgorzej na świecie. Wiecie, w czym się zalęgły mole? W moim ukochanym pyłku. One są na chia, są... Okej. Plan jest taki, że przejrzę to wszystko tutaj i po prostu dam wam znać, gdzie jeszcze te mole ewentualnie były. 40% tej szafki jest do wywalenia. Ja mam tutaj teraz taki esej społeczny. Chyba nie ma jednak sensu kupować na zapas jedzenia. Bo jeżeli ja na to jedzenie wydałam pieniądze, ja myślę, że teraz spokojnie wyrzuciłam z 5-6 stówek. Serio, jakby w tym jedzeniu. Szczególnie przez te orzechy. I ja już teraz w tej sytuacji się wyleczyłam z kupowania czegokolwiek w wielkich paczkach na zapas. I w ogóle w kupowaniu na zapas. I wydaje mi się, że rzeczywiście kupienie małej paczki orzechów, nawet w droższej cenie, ale ze świadomością, że zdążysz ją użyć, zanim się tam zalękną mole, jest według mnie całkiem dobrym i sensownym rozwiązaniem. Jestem strasznie wkurzona, ale nie, że na siebie, no bo to jest, wiecie, jakaś taka losowa sytuacja, no każdemu się mogło zdarzyć i pewnie tobie też się zdarzyło, skoro oglądasz ten odcinek, to pewnie też walczyłaś z molami albo właśnie walczyłeś z jakimiś innymi insektami w swoich szafkach.
Znalazłam w ogóle jeden słoiczek, taki cały w larwach, które się ruszały, takie po prostu małe drzownice. Nie pokażę wam tego i dziękujcie. Strasznie obrzydliwe. Ale z drugiej strony dużo bardziej obrzydliwe, że wiecie, to było w moich szafkach. Ale to sprzątam, więc to są plusy. No i jakby wszystkie rzeczy, które były zamknięte, właściwie to jak je przypatrzyłam, wiecie, to raczej są ok. Najgorsze jest to, że pomimo tego, że te rzeczy były w słoikach zamkniętych, to te mole się i tak dostały do środka. Więc teraz pytanie, czy ja po prostu używając, nie wiem, tam fasoli mąk, czy czegoś, nie dokręciłam dobrze tych słoików, czy jakby jakim cudem, czy one są takie drobne, że są w stanie po prostu za wszelką cenę się tam dostać, bo to jest ich jedyny cel życia, przetrwanie? Nie wiem, nie wiem. Taki klop. Czuję w środku, że to jest taki jeden wielki klops. Że... Ja wiem, że są większe problemy na świecie, nie musicie mnie uświadamiać, ja naprawdę to wiem. Więc to jest w skali całych problemów świata, wiecie, jakiś w ogóle luzik. No natomiast to jest też ta dorosłość, że ty się z tym mierzysz i wyrzucasz te produkty, mimo że jest ci żal i ogarniasz tą kuchnię. Bo trzeba, po prostu trzeba. Jestem prawie przy końcu, jeszcze góra mi została. Taki mam wniosek, że węglowodany ich najwyraźniej nie interesują. No tak, bo wszędzie gdzie je znajduję, to są raczej to albo ziarna, albo orzechy, albo strączki, więc wszystkie rzeczy związane tak naprawdę z tłuszczami i z białkiem. Znalazłam też trochę takich produktów, które są po prostu przeterminowane, więc też się cieszę, bo jednak bez sensu mieć takie rzeczy w szafkach. Autentycznie sfrustrowana, zezłoszczona, wkurzona i to nie na ciebie, tylko po prostu na tą sytuację, bo w sensie tak szczerze nie spodziewałam się, że aż taka ilość produktów będzie do wyrzucenia. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Na przykład przetworzone płatki kukurydziane? Nie interesują Moli. To jest jasny tak naprawdę sygnał, co ludzie powinni jeść. Brawo, wszystko z szafek mam wyciągnięte, jeśli chodzi o jedzenie, bo tutaj mam jeszcze jakiś w tej szafce zaraz tu obok. Tu są jakieś leki, jakiś budyń, ale raczej takie właśnie rzeczy, suplementy, więc tu raczej już będzie luz i raczej ich nie będzie. Ale nie wiem, przekonamy się. Tu jest właściwie całe jedzenie, które mam właśnie do przesypywania albo do uporządkowania, w którym nie było tych moli. Tutaj w końcu te szafki zaczęły być puste. A tak, została mi ostatnia. Najlepsze jest to, że samo przepatrzenie tych wszystkich produktów zajęło mi już 2 godziny. I za chwilę muszę wychodzić. Ale z drugiej strony przynajmniej, skoro już te wszystkie produkty wyrzuciłam na wierzch, to wiem, że jutro po prostu znajdę czas, żeby to dokończyć. Więc szybko sobie ścieram jeszcze tą ostatnią szafkę i się zbieram. I tyle w temacie. Dzięki za towarzystwo dzisiaj w tym jakże cudnym odcinku. Bardzo dziękuję też moim wspierającym. Kurczę no. Trochę jestem taka, wiecie co, zawiedziona i smutna tą sytuacją z tymi molami. W sensie... Nawet nie wiem co powiedzieć. Po prostu nie spodziewałam się aż takiej ilości strat materialnych związanych z tymi insektami.
sleeping. Need something to wake me up, something to face me. Jest w sumie jeden plus tej całej historii, ponieważ porządkowałam już te fronty tutaj i one są puste w środku. Naprawdę ładnie to wygląda. W sensie tu nawet kiedy już są te pojemniki w środku i tutaj kiedy już są naczynia, jakieś szklanki, talerze, to wygląda naprawdę dobrze. Więc chcę też zakończyć to w jakiś taki optymistyczny sposób, bo mi się podoba.